W tym odcinku zainstalujemy sobie potrzebne środowisko oraz odpowiednie rzeczy, aby Gatsby.js mógł działać na Waszym komputerze. Pierwsze co robimy, to w przeglądarce wpisujemy sobie Node.js install. Klikamy pierwszy link, no i instalujemy Node'a na odpowiedni system, taki jaki mamy na naszym komputerze. Ja nie będę tego robił, ponieważ już to mam zrobione. Aby sprawdzić, czy poprawnie zainstalowaliście Node'a, otwieracie konsolę i wpisujecie node-v. W tym momencie powinna Wam się pokazać wersja Node'a, jaką zainstalowaliście. Jeżeli macie to zrobione i pokazuje Wam się wersja Node'a, to możemy przejść dalej. Kolejna rzecz do instalacji, którą musimy sobie zainstalować, to nasze środowisko pracy. Ja generalnie pracuję w Visual Studio Code, Wy możecie pracować w innych, to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Natomiast pokażę Wam teraz, jak zainstalować właśnie to moje środowisko, czyli Visual Studio Code. Wpisujemy sobie w przeglądarkę odpowiednią frazę, a następnie klikamy link Download. Pobieramy na odpowiedni system, instalujemy. Tak naprawdę instalacja też jest banalnie prosta, więc nie będę tego pokazywał, ponieważ ja też już mam to zainstalowane. Kiedy zainstalujecie i otworzycie swój Visual Studio Code, to pojawi Wam się mniej więcej taki ekran. Na potrzeby tego poradnika musimy sobie zainstalować kilka rozszerzeń, których ja używam, a które Wam myślę, że pomogą. Sens tych rozszerzeń jest taki, że ogólnie pomagają Wam w Waszej pracy i przy pisaniu kodu. Jeżeli teraz mało rozumiecie, to spokojnie, na każdym etapie tego kursu będę wyjaśniał troszeczkę dogłębiej, na czym polega dane rozszerzenie. W tym momencie przechodzimy sobie do zakładki Extension. Jak widzicie, mam tutaj zainstalowane wiele rozszerzeń, natomiast już Wam tłumaczę, które nam będą potrzebne. Pierwsze z nich to rozszerzenie do styli. Ja generalnie w tym poradniku będę Wam pokazywał coś takiego jak Styled Components, więc musimy sobie zainstalować rozszerzenie Styled Components. Tutaj Wam to powiększę. No i jak widzicie, tutaj jest to rozszerzenie Styled Components Snippets. Możemy to zainstalować. Jak widzicie, u mnie wcześniej zostało to zainstalowane. No i to rozszerzenie będzie działać w ten sposób, że będzie nam podkreślać odpowiednie frazy, jeżeli będziemy używać Styled Components. Kolejne rozszerzenie to do formatowania kodu. Tutaj używam Prettiera. Też klikacie Install, no i cieszycie się z możliwości właśnie Prettiera. Generalnie to chcę nadmienić, że Prettier to bardzo fajne narzędzie i wiele osób go używa. Na tym kanale znajdują się już poradniki do Prettiera i super by było, jakbyście się sami troszeczkę bardziej zainteresowali tym tematem. Kolejne rozszerzenie, jakie musimy zainstalować, to dokładnie to, które widzicie na ekranie. Jest ono dosyć długie, natomiast tutaj w tytule macie napisane tytuły narzędzi, z którymi to rozszerzenie współpracuje. Dzięki temu narzędziu będziemy mogli łatwiej pisać składnie np. Reacta, Reduxa czy GraphQL'a. Kolejnym rozszerzeniem, które warto byłoby zainstalować, jest to JavaScript ESS Code Snippets. To też jak najbardziej nam się przyda. Wcześniej troszeczkę zapodałem błędem, musicie mi wybaczyć. Natomiast jeżeli chodzi o Styled Components i formatowanie kodu do Waszych styli, to używam VS Code Styled Components. Natomiast Styled Components Snippets, który zainstalowaliśmy sobie na początku, jest troszeczkę mało przydatny. Natomiast działa tylko w ten sposób, że możemy wpisać sobie jakieś prefiksy, na przykład sc, i wtedy generuje nam się właśnie taki oto kod. Także wybaczcie, natomiast chciałbym, abyście zainstalowali VS Code Styled Components. Tyle w tym odcinku, wielkie dzięki, że oglądaliście, zapraszam do kolejnego.